Dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Paulina Jurkowska-Pudełko i witam Was na mojej stronie Majus Podróże ze Sztuką. Dzisiaj ruszamy w kolejny nasz krótki wypad, kolejny odcinek zatytułowany Dookoła świata, Holendrzy i Złoty wiek kartografii. Jesteście gotowi? Słuchajcie, do tego live'u zainspirowała mnie ta przepiękna mapa. Złoty wiek kartografii niderlandzkiej, kartografii w ogóle. Kiedy był ten złoty wiek? To jest dobre pytanie, bo tutaj daty mogą być różne w zależności od tego, który aspekt tego złotego wieku bierzemy pod uwagę. Ale jeśli chodzi o kartografię, to postawmy sobie taką cezurę czasową 1580-1680. To jest też, słuchajcie, taki wielki rozkwit północnych Niderlandów, o których za chwileczkę Wam opowiem, a których symbolem stał się właśnie Leo Belgicus, który tutaj widzicie. Przepiękna mapa stworzona przez Vischera, jednego z takich czołowych kartografów tamtych czasów, właśnie z lwem. Skąd ten lew? Słuchajcie, to jest symbol Niderlandów. Ten symbol pojawia się w heraldyce, a więc w różnych herbach prowincji, ale też odnosi się do króla, bo jednak Niderlandy wtedy podlegały królowi hiszpańskiemu. No i odnosi się oczywiście do potęgi, do bogactwa. No, lew to król zwierząt w końcu. A tu wcześniejsza mapa właśnie z tym Leo Belgicusem. Słuchajcie, to jest motyw, który bardzo często pojawia się w kartografii. Nie tylko w kartografii, również w malarstwie. Właśnie ten Leo Belgicus, czyli ten lew. I spójrzcie na tą mapę. To jest właśnie fantastyczny przykład tego złotego wieku kartografii niderlandzkiej. Nigdy więcej, nigdy później kartografia nie stała tak blisko sztuki. Zobaczcie, jak wygląda ta mapa, ile ma szczegółów, ile ma dodatków. No, po pierwsze ten niesamowity Leo Belgicus, który wygląda jak wycięty z jakiegoś nagrobka albo z jakiegoś obrazu. Mamy całą taką bordiurę bogato zdobioną, przede wszystkim herbami 17 prowincji, które składały się na Niderlandy i przepięknymi widokami miast. Zobaczcie, jakie to są widoki. Już nie jak w naszej kronice norymberskiej z poprzedniego odcinka, gdzie owszem, pojawiały się fantastyczne, przepiękne widoki, takie jak Nysa, Wrocław albo Kraków, ale te bardziej odległe miasta na zasadzie kopiuj, wklej, brama, wieża, mur, gdzieś tam się powielały. To są bardzo indywidualne pejzaże. Każde miasto wygląda inaczej i właściwie historyk prawnym okiem rozpoznałby te pejzaże bez podpisów. Skąd ten lew? Słuchajcie, popatrzcie sobie na tą mapę. Mamy Niderlandy, mamy Belgię. I taki koniec północny Francji wchodziły kiedyś w skład Niderlandów. No i jak tak wytężycie wyobraźnię, to zobaczycie w tym lwa. Więc ten lew jest tak naprawdę trochę kształtem Niderlandów. Ale przy okazji opowieści o kartografii niderlandzkiej i o Holendrach muszę Wam koniecznie opowiedzieć o historii tego kraju. Nie martwcie się, skupię się tylko na bardzo krótkim okresie, właśnie na tym złotym wieku. Co jest takiego istotnego? Słuchajcie, Niderlandy w XVI wieku podlegają królowi hiszpańskiemu. No ale z tego powodu robi się, krótko mówiąc, lekki kwas. Nie wszystkim mieszkańcom Niderlandii podoba się to, że włada nimi król hiszpański i część postanawia się jednak oddzielić i dąży do swojej autonomii. Wybucha wojna. To jest najdłuższa wojna chyba w historii Europy, a w każdym razie jedna z najdłuższych. Wojna 80-letnia. I właśnie tutaj napisałam daty, bo to jest taki ważny moment w historii Niderlandów. Ta wojna ma też okresy pokoju, to nie jest tak, że całe 80 lat tam się leją z góry na dół. Ale co dzieje się w wyniku tej wojny? Słuchajcie, jak to w każdej wojnie, jest obóz za i obóz przeciw. Północ chce się oddzielić, żąda niepodległości, południe mówi nie, my zostajemy razem z Hiszpanią. I w ten oto sposób w 1581 dochodzi do ogłoszenia Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Dzisiaj nazwalibyśmy je może Holandią,
myśląc o kraju, chociaż pamiętajcie, że Holandia to była tylko jedna z tych 7 prowincji. W ten sposób Niderlandy podzieliły się na północ i na południe i dzisiaj właśnie skupimy się na północy. Całą tą wojnę i to zamieszanie kończy pokój westfalski, 1648 rok. Wtedy wszystkie kraje, włącznie z Hiszpanią, uznają niepodległość Niderlandów Północnych. Co jest jeszcze bardzo charakterystyczne dla tego podziału? Słuchajcie, północ to jest protestantyzm, to jest kalwinizm, a południe pozostaje katolickie. To będzie miało ogromny wpływ również na malarstwo. Wraz z rozdzieleniem się tych prowincji i powstaniem Niderlandów Północnych, umownie nazwijmy je Holandią, bo tutaj kwestia nazewnictwa, jak sami zauważyliście, jest bardzo skomplikowana. To jest taki boom, słuchajcie, to jest Złoty Wiek, to jest rozkwit miast, to jest rozkwit handlu. Niderlandy Północne przejmują właściwie cały handel morski. Czy wy wiecie, co to znaczy? Tam zawijają statki z pieprzem, z cynamonem, z herbatą, z kawą. Tam toczy się życie całego świata. Amsterdam, Rotterdam to są porty, które zyskują bardzo na swoim znaczeniu. Przypływają kupcy, żeglarze, nawigatorzy, przybywają też egzotyczni mieszkańcy, którzy niestety czasem przywożeni byli jako po prostu taki suwenir, taka atrakcja, pamiątka z podróży. Ale to bardzo otwiera ludziom umysły i to powoduje, że mieszkańcy Niderlandów Północnych, Holendrzy po prostu chłoną świat. Chcą go poznawać, chcą go opisywać i co bardzo ważne, podczas swoich wielu odkryć geograficznych nie tają tej wiedzy. Oni chcą się nią dzielić i rysują te mapy na potęgę. I zobaczcie, to jest kolejny fenomenalny przykład mapy Willema Janssona Blau. To jest też kolejny wielki kartograf tamtych czasów. To jest w ogóle legenda kartografii. To jest mapa Europy. I zobaczcie, na tej mapie możemy zobaczyć granice państw, oczywiście nazwy miast, zatoki, w ogóle fantastycznie opisane linie brzegowe, bardzo szczegółowo. Ale znów widzimy widoki miast, możemy się też dowiedzieć, jak te miasta wyglądają oraz kto w nich mieszka. Patrzcie, Amsterdam, Praga, Konstantynopol i Wenecja. Piękne takie małe werdiury, takie właśnie widoki miast. No i ci mieszkańcy, no możemy zobaczyć, jak na przykład wyglądają tacy mieszkańcy Polski, czyli Polonii. No, moim zdaniem temu panu ten żupan to by się trochę dłuższy przydał, ale już niech będzie taki kusy, skoro jest. Natomiast to, co jest dla mnie fascynujące, spójrzcie na nazwy miejscowości, to jest właśnie Polonia. Podkreśliłam wam naszą stolicę. Warszał, czy jakaś forma Warszał. Pod spodem widzimy Czyrsk, Warka, a na samej górze Ploczko. No to pewnie o Płock chodzi. Jest też Opoczno, oczywiście Kraków, Tarnów, a zaraz nad Tarnowem Święty Krzyż. Słuchajcie, wielkie i bardzo ważne sanktuarium. Więc ta mapa jest niesamowicie dokładna, jest po prostu piękna. Johannes Blau to był syn Willema, to jest w ogóle taka rodzina kartografów, słuchajcie, Willem, ojciec Johannesa, jego ojciec handlował śledziami, no i miał nadzieję, że jego syn również będzie handlował tymi śledziami, ale Willem nie chciał śledzi, on kochał matematykę i astronomię i w związku z tym pojechał do Tycho Brahe. U niego się uczył słynny duński astronom Tycho Brahe, może pamiętacie z podstawówki. I tam u Tycho Brahe nauczył się robić instrumenty astronomiczne, matematyczne, nauczył się robić globusy i z całą tą wiedzą wrócił do Amsterdamu i tam otworzył swój własny sklep właśnie z takimi instrumentami, z globusami, z mapami. Był też wydawcą, więc sam sobie mógł wydawać te mapy. Jego takim marzeniem było stworzenie takiej naprawdę mega globalnej mapy i to jest właśnie Atlas Major. Ten atlas został już wydany po śmierci Willema, wydał go jego syn Johannes, natomiast on zawiera mapy opracowywane przez Willema. Słuchajcie, ten atlas to jest arcydzieło. On zawiera mapy z całego świata,
594 mapy. Ja Wam tutaj dałam przykład Moskwy, znaczy Rosji. Zobaczcie, jest krótki opis Rosji w tym pięknie zdobionym kartuszu, jest herb, jest mapa z Moskwy, tak, siedziby carów, jest jakiś widok. Na kolejnych stronach są nawet bardzo takie szczegółowe mapy miast. W ogóle można pojechać w tym atlasie aż na Syberię i w kartach z Syberią dosłownie biegają renifery. To jest niezwykła, kompleksowe ujęcie tych map, no prawie 600 map. Ten Atlas Major został wydany kilkukrotnie w różnych językach, po łacinie, w niderlandzkim, po niemiecku, po hiszpańsku i po francusku. I każdy z tych wydań ma mniej więcej między 9 a 12 tomów, więc żeby przechować ten atlas, potrzebna jest po prostu szafa. Ten atlas dzisiaj przechowywany jest w Bibliotece Uniwersytetu w Amsterdamie. No i liczy w sumie jakieś 3000 stron. Fenomenalne dzieło kartografii. Willem Blau, przepraszam, to nazwisko czytamy Blau. Willem Blau, słuchajcie, jest też autorem wielu globusów i stworzył taką świetną parę globusów, globus ziemski i globus nieba. I ja właśnie pokazuję Wam tu globus nieba z początku XVII wieku. Zwróćcie uwagę na tą grafikę. Jak tworzono te globusy? Ano, jest to właśnie grafika, którą po prostu metodą miedziorytu drukowano, a następnie oklejano globusy czy mapy. To są przepiękne detale właśnie takiego rysunku i grafiki. Tu widzimy znaki zodiaku. W tamtych czasach Holendrzy ruszają na podbój świata. Oczywiście cały czas depczą sobie porządnie z Portugalczykami, Francuzami, Hiszpanami i Brytyjczykami po piętach, ale można powiedzieć, że w tym XVII wieku to właśnie Holendrzy stają się takimi prawdziwymi królami morza. I właśnie te dalekie wyprawy, zresztą wiecie, jak o nich myślę, to mi się wydaje to jednak niesamowite, bo w tamtych czasach pojechać na przykład na Jawę, do Indonezji, to tak jak dzisiaj ludzie lecą w kosmos. Nikt nie wiedział, czy ci żeglarze wrócą. Tak naprawdę każda wyprawa była wyprawą w nieznane. Ale właśnie Holendrom udało się fantastycznie opracować szlaki handlowe, bardzo je skrócili, zresztą mieli taką swoją własną politykę tej, powiedzmy, kolonizacji. O tym za chwileczkę Wam opowiem. Ale słuchajcie, na skutek tych odkryć i tych podróży powstają na przykład właśnie pierwsze atlasy. Ja wspominałam o Atlasie Major i zobaczcie sobie tutaj nazwisko Gerarda Mercatora. Słuchajcie, Gerard Mercator, kolejny fajny kartograf z drugiej połowy XVI wieku, wydał w ogóle pierwszy atlas. Atlas o nazwie Atlas. Bo wcześniej atlasy już znano jako zbiór map, ale po raz pierwszy nazwę Atlas użył właśnie Mercator w swoim atlasie. Także Holendrzy tutaj przyczynili się do sławy atlasów. Ponadto opracowali pierwszą mapę morską. Słuchajcie, 1584 rok, pierwsza mapa szlaków morskich, drukowana mapa szlaków morskich. No i kolejny wielki wyczyn i zasługa Holendrów, 1645. Michael van Langen wydaje pierwszy atlas, uwaga, Księżyca. Słuchajcie, atlas Księżyca w połowie XVII wieku. Indonezja. Jesteśmy w Indiach Wschodnich, słuchajcie. Indie Wschodnie, które potem przemianowano na holenderskie Indie Wschodnie, to tak naprawdę dzisiaj Indonezja. I to właśnie tam, na Jawie, w Dżakarcie, Holendrzy zbudowali swoją wielką faktorię. To była ich taka baza wypadowa. Co to są faktorie? Słuchajcie, faktoria to jest po prostu punkt handlowy. Ale nie wyobrażajcie sobie tego, że to jest taki kioseczek, jak normalnie takie mini ubezpieczenia gdzieś na osiedlu. Na przykład u nas jest taki mały kiosk. To były wielkie hangary, budynki, często połączone ze stocznią. I to właśnie w tych faktoriach toczyło się to kolonialne życie, wymiana handlowa. Stamtąd statki wypływały w dalszy rejs. I właśnie na Jawie, w Dżakarcie, Holendrzy budują taką dość potężną twierdzę Batawii i to jest bardzo ważny punkt, taki przesiadkowy na mapie Holendrów tamtego czasu. Zobaczcie, tu jest znowu mapa z XVII wieku przedstawiająca właśnie Indonezję. Największy archipelag na świecie.
Zobaczcie, co tutaj jest. Jest Borneo, jest Nowa Gwinea, jest ten piękny kartusz na górze, czyli to takie, ten znak herbowy w takiej pięknej dekoracji, w takim obramieniu, trochę jak kuty w metalu. No, fenomenalne dzieło kartograficzne. Zresztą Holendrzy, słuchajcie, stają się potentatami w Indonezji i wkrótce obejmują protektorat nad Indonezją. Właśnie nazywane jest to wschodnimi Indiami, potem holenderskie Indie Wschodnie i tam zakładają coś, co nazywa się wschodnioindyjską holenderską kompanią, tak? Holenderska kompania wschodnioindyjska. To było tak naprawdę, dzisiaj powiedzielibyśmy, spółka giełdowa, dosłownie giełdowa, bo uwaga, Holendrzy wydają pierwsze na świecie papiery wartościowe, które mogli sobie zakupić nie tylko najbogatsi Holendrzy, mogli je zakupić również mieszczanie, taka klasa średnia. To było coś bardzo, bardzo innowacyjnego i właśnie tymi papierami również wspierali, zakupem tych papierów wspierali kompanię i jej różne wyprawy. Co przewożono z tych wypraw? Słuchajcie, no przede wszystkim oczywiście pieprz, cynamon. Pieprz to był w ogóle hit Europy tamtych czasów. I wszelkiego rodzaju handel taki korzenny. Holendrzy byli wtedy właśnie potentatami tego handlu korzennego. A to kolejne odkrycie Holendrów. Tasmania. Słuchajcie, jeśli chodzi o odkrycia geograficzne w tamtym rejonie, to czasem pierwsi byli Portugalczycy, ale na przykład nie jest to do końca udokumentowane, więc tutaj na pewno znajdziecie wiele informacji o tym, jak toczyły się te wyprawy na antypody kuli ziemskiej, ale co do Tasmanii nie mamy wątpliwości. Abel Janzon Tasman w 1642 roku dobija do brzegu tej wyspy i dlatego dzisiaj nazywamy ją Tasmanią. Płynie dalej, słuchajcie, płynie dalej i odkrywa znowu kolejny ląd i tym razem jest to Nowa Zelandia. Znowu 1642 rok i znowu Abel Janzon Tasman. Słuchajcie, pamiętajcie, że Nowa Zelandia, już sama nazwa kryje tą historię holenderską, bo Zelandia jest kolejną prowincją, tak? Te 7 prowincji, które odłączyło się podczas wojny 80-letniej proklamowało niepodległość i wśród nich była Zelandia. Tym sposobem mamy Nową Zelandię. A to Nowa Holandia. Skoro jest Nowa Zelandia, to musi być Nowa Holandia. Holandia też była prowincją. I czy wiecie, co to jest za kraj, kontynent? Alek pisze, że Mercator stworzył też odwzorowanie kartograficzne w formie siatki południków i równoleżników na podkładzie walca. Zgadza się, we wcześniejszych mapach tych południków i równoleżników nie ma. Zresztą jest takie odwzorowanie Mercatora właśnie matematyczne. On ma bardzo duże zasługi dla kartografii. Ja, słuchajcie, tutaj mówię Wam może troszeczkę więcej o takim wpływie na życie, na sztukę, na postrzeganie świata. Natomiast Holendrzy, jeśli chodzi o wkład w rozwój astrologii, czy astronomii i matematyki, no w tym czasie myślę, że nie mają w sobie równych. Jest Australia! Brawo, słuchajcie, Nowa Holandia. Kiedy Holendrzy dobijają do brzegów Nowej Holandii, czyli Australii, tak naprawdę poznają te brzegi jako pierwsi i jako pierwsi sporządzają mapę. 1800 km wybrzeża Australii, więc opracowali mniej więcej no, ponad połowę tego wybrzeża w bardzo dokładny sposób. Te wyprawy do Nowej Zelandii, Tasmanii czy Australii zaowocowały też wielkimi odkryciami nieba. I to jest taki kolejny rozdział w historii, przede wszystkim kartografii, akurat w naszym wykładzie, bo powstają fenomenalne mapy nieba. To jest jeden z przykładów takiej przepięknej grafiki. Słuchajcie, niebo południowe. No na niebie to się znali już starożytni. Już po prostu Babilończycy wiedzieli prawie wszystko o niebie. Ale oni tego nieba, które zobaczyli Holendrzy z Australii albo z Nowej Zelandii, po prostu nie widzieli. W związku z czym to jest też takie nowe odkrycie. Zresztą Holendrzy w tamtym czasie odkrywają 15 nowych konstelacji gwiezdnych, właśnie obserwując to niebo południowe. Ha!
Teraz troszkę się już spociliśmy w tej Australii, więc jedziemy na północ. Słuchajcie, biegun północny, archipelag Svalbard. Na pewno znacie Morze Barentsa. Wilhelm Barents dotarł w te rejony w 1596 roku. Dlatego Morze Barentsa. No i to jest właśnie efekt tych poszukiwań. Przepiękna mapa opracowana przez Willema Blau, mapa bieguna północnego. Zobaczcie na te fantastyczne stworzenia. Tam foki się pławią, wieloryby, jakieś takie morskie potwory. No i znów ten pięknie zdobiony kartusz z informacjami o biegunie północnym. O, a to jest taka mieścinka, może ją rozpoznacie. Stoi wiatrak. Zbór kalwiński, bo to Holendrzy, kalwinizm, płynie rzeka i domy nad samą rzeką. Troszeczkę się dzisiaj ten pejzaż zmienił, ale nie aż tak dużo, po prostu chodzi o to, że te domy urosły. Bardzo urosły w górę. Zgadywanka, co my tu widzimy? No dobra, powiem Wam, że nazwa tej rzeki zaczyna się na H. Rzeka Hudson. Coś Wam mówi? I takie domy nad rzeką Hudson, które tak strasznie urosły do góry? A, zgadujcie. Brawo, Pani Olu. Manhattan. Słuchajcie, Nowy Amsterdam w tamtych czasach. W 1624 roku Holendrzy dobijają do Manhattanu, zakładają tam faktorię, która sprzedaje głównie futro z bobrów, które było bardzo popularne. Potem oczywiście tam bardziej rozsiądą się Anglicy i zmienią nazwę na Nowy Jork, ale w tamtych czasach był to jeszcze Nowy Amsterdam. A to, słuchajcie, fantastyczna cyfrowa rekonstrukcja Amsterdamu właśnie z XVII wieku, tego jednego z największych portów, miast kupieckich, które tak bardzo napędzało gospodarkę. Żarcik. Moi drodzy, żarcik to nie jest żadna cyfrowa rekonstrukcja. To jest niezwykły obraz namalowany przez Jana Mikera w 1652 roku. Dla mnie on jest fenomenalny. Słuchajcie, loty balonem, pierwszy udokumentowany lot balonem to jest jakiś początek XVIII wieku. No dronów chyba nie wymyślono wcześniej. Po prostu jakim cudem malarz był w stanie tak fantastycznie namalować widok Amsterdamu z lotu ptaka w połowie XVII wieku. I to jest, słuchajcie, też taki wielki wpływ tych podróży Holendrów i kartografii na malarstwo. Zobaczcie, jak to wszystko jest oddane, z taką właśnie no, kartograficzną, powiedziałabym, dokładnością. To jest bardzo realistyczny obraz, taki no, nawet werystyczny. I takie właśnie było malarstwo holenderskie. Zobaczcie, Johannes Vermeer i widok Delft. To nie jest wyimaginowany widok. Tak, tak miasto Delft wyglądało w tamtym czasie. I słuchajcie, rodzi się nowy... Nowy rodzaj malarstwa, brakło mi słowa. Pejzaż, on już się pojawia u Włochów, ale to właśnie malarstwo niderlandzkie kształtuje nową formę dzieła sztuki, jaką jest pejzaż. Pejzaż, który nie ma w sobie nic, może to być pejzaż miejski, górski, morski, jak najbardziej. On oczywiście może mieć jakąś historię, jakieś drugie dno, jakieś ukryte znaczenie, ale właśnie ta fascynacja światem i ta dokładność w oddawaniu świata charakteryzuje malarstwo niderlandzkie i na pewno jest tutaj spory związek między tymi podróżami, kartografią, a właśnie malarstwem. Co więcej, słuchajcie, samo słowo angielskie landscape, czyli pejzaż, pochodzi właśnie od niderlandzkiego landschap, czyli pejzaż, tak? To właśnie Anglicy stworzyli sobie słowo, znając ten rodzaj malarstwa z Niderlandów. No i nasz Vermeer, słuchajcie, Vermeer był absolutnym mapomaniakiem. Powstało już wiele publikacji na ten temat. Zobaczcie na tych obrazach, dziewczyna czytająca list i oficer i śmiejąca się dziewczyna, mamy mapy. W Oficerze ta mapa jest odmalowana tak dokładnie, że my możemy ją zrekonstruować.
Zresztą zidentyfikowano wszystkie mapy na dziełach Vermeera, a uwierzcie mi, było ich całkiem sporo. To jest mapa Holandii i zachodniej Fryzji. I dokładnie ta sama mapa pokazana jest na obrazie z dziewczyną czytającą list. Oczywiście w trochę innym ujęciu. Zobaczcie, ta mapa z dziewczyną czytającą list. Ona już jest taka zmurszała, spłowiała, gdzieś tam widać te spękania. W ogóle ja cały czas patrząc na ten obraz mam wrażenie, że gdzieś z okna zawiewa lekki wiatr i tak odsuwa trochę tą mapę od ściany. To jest niezwykłe źródło wiedzy też właśnie takiej kartograficznej. I na podstawie obrazów Vermeera udało się też zrekonstruować kilka map, bo jakkolwiek mapy drukowano potem na potęgę, druga edycja, trzecia, czwarta, czasem tylko tam zmieniano kartusz, nazwisko, jakiś herb, czasem robiono tak zwany update, czyli jak zbudowano jakieś nowe poldery, to naniesiono je na mapę. Natomiast no, niestety tych oryginalnych map nie zachowało się zbyt wiele, tych pierwszych wydań. Jeden z profesorów szacuje, że może około 50, więc część udało się tak podrekonstruować, bo one miały spore ubytki właśnie też w oparciu o malarstwo niderlandzkie. No i prawdziwa mania map u Vermeera. Zobaczcie, każdy obraz mapa, mapa, mapa. No przecież to już się staje nudne. Nawet w tej śpiącej dziewczynie, nie wiem czy to dobrze widzicie, ale po prawej stronie widać ten drzewiec, na którym zawieszona jest mapa, właściwie to jest ta dolna część, tak? Ten obciążnik. Samej mapy już prawie nie widzimy, ale my wiemy, że ona tam wisi. Nie tylko Vermeer malował mapy. Słuchajcie, malarstwo holenderskie pokazuje, że te mapy mieli właściwie wszyscy. Zresztą zobaczcie, że one są dość podobnie prezentowane na tych drzewcach, takich ładnie zakończonych jakąś kulką, jakimś małym ornamentem, wisiały na ścianie. To oczywiście też chroniło mapę przed wilgocią, bo jednak ona trochę odstawała od ściany. No i właśnie, czym były te mapy? To jest taka zagadka, bo z jednej strony możemy sobie łatwo wyobrazić, nie no, po prostu każdy chciał mieć mapy. Słuchajcie, to był symbol potęgi Holandii tamtych czasów, tego handlu zamorskiego, tego kapitalizmu. Zresztą bardzo ciekawy wątek poruszyli, no nie tylko historycy sztuki, ale też na przykład ekonomiści. Jest taka praca, do której później może wrzucę Wam link, o wpływie kalwinizmu na kapitalizm. No bo słuchajcie, Holendrzy to są tak naprawdę pierwsi tacy pełną gębą kapitaliści. Kalwinizm zakłada ciężką pracę, tak? Ciężko pracuj i bogacz się. Oczywiście mówi też, nie korzystaj z tego bogactwa, jeśli nie musisz. Korzystaj tyle, na ile możesz. To nie było takie bogacenie dla samego posiadania wielkiego bogactwa, ale właśnie dla tej takiej żmudnej, mozolnej pracy, która prowadzi nas do jakiegoś celu. No i tutaj wielu historyków też upatruje się jednak trochę podstaw tego kapitalizmu, tego dążenia do posiadania i tego niezwykłego rozwoju handlu. Słuchajcie, Holendrzy faktycznie bili wszystkich na głowę, też sposobem, słuchajcie, zakładania tych faktorii. Oni tam nie budowali jakoś za dużo kopalni, podstawą był handel. Te faktorie zakładane na różnych wyspach powodowały, że można było skrócić drogę statków. Na przykład z przylądka Dobrej Nadziei do Dżakarty płynęło się kiedyś 12 miesięcy, a Holendrzy zrobili to w 6. I dzięki temu też jakby oszczędzali czas. Zmonopolizowali trochę te rynki. Na jednym, nie wiem, na Ceylonie cynamon, na Dżakarcie, na Jawie pieprz. I dzięki temu te wyspy też były zależne od siebie, bo jeśli jedna potrzebowała jakiejś innej przyprawy, to musiała ją importować z innej wyspy. I przez to stworzyli całą taką sieć, więc dzięki temu powstały te dwie naprawdę mocarne kompanie, wschodnioindyjska i zachodnioindyjska. Więc być może te mapy są nie tylko wyrazem takiej mody, ale też no, fascynacji tym wielkim boomem ekonomicznym tamtych czasów. Jest też jeden obraz, alegoria malarstwa, w którym ta mapa być może ma szczególne znaczenie i być może ten obraz trochę nam podpowiada, co z tymi mapami u Vermeera. Ja jednak o tym obrazie opowiem Wam w drugiej części tej audycji. To będzie sobota, godzina 20. Nie będzie to live, będzie to film, który możecie sobie obejrzeć w dowolnym momencie. To będzie film, w którym opowiem Wam właśnie o tym niezwykłym obrazie. Bo to jest obraz bardzo jak na Vermeera, no, nie typowy.
nietypowy, ma w sobie trochę zagadek, nad którymi głowią się historycy sztuki. I zanim opowiem Wam o nich w sobotę, zobaczcie na tę mapę. Słuchajcie, czy nie macie wrażenia, że ona jest po prostu z tkaniny, że ona naprawdę wisi i naprawdę jest trochę przykurzona i w ogóle popękała. I o tych pęknięciach też Wam powiem, bo zobaczcie, że ta mapa podzielona jest na pół. Te zagadki rozwiążę Wam w sobotę. A teraz mam, słuchajcie, mały test. Jesteście gotowi na test? Jakiej nazwy używamy dzisiaj dla tego kraju? Holandia, Niderlandy, Królestwo Holandii, Królestwo Niderlandów, może Zjednoczone Królestwo Holandii albo Zjednoczone Królestwo Niderlandów. To zamiast pracy domowej, bo wiecie, że ja lubię zadawać pracę domową. F. No, może dalej. Ja wiem, że zjednoczone to tak dobrze brzmi, ale D. Nie powiem D jak co, ale to będzie D. Słuchajcie, Królestwo Niderlandów. Faktem jest, że Zjednoczone Królestwo Niderlandów też jest nazwą, której kiedyś używano, ale w tym momencie Holandia już w ogóle odchodzi od tej nazwy. Holandia, właśnie Królestwo Niderlandów, cały czas na tronie siedzi król. Gotowi? Które pozaeuropejskie ziemie wchodzą dziś w skład Królestwa Niderlandów? To są tak zwane terytoria zależne. One jakby wchodzą w skład państwa, no troszeczkę różnią się statusem prawnym, ale to są tak zwane terytoria zależne. Pitcairn, Aruba, Wyspy Wielkanocne, Wyspa Wniebowstąpienia, Moluki, Curaçao. No bo nie wiem, czy wiecie lub czy pamiętacie, bo pewnie wiecie, ale może czasem można zapomnieć. Holandia w gruncie rzeczy, Królestwo Niderlandów, nie leży wyłącznie w Europie. Ach, ten Google nie chce się otworzyć, co? Curaçao, brawo. Curaçao, ale jest jeszcze jedna odpowiedź. Tak, Curaçao, ale jest jeszcze jedna. Tak naprawdę to jest i tak skrócona wersja, ponieważ w archipelagu Antyli jest też Wyspa Świętego Marcina i ona też wchodzi w skład Królestwa. Likierek dobry, tak, tak, likierek jest bardzo dobry. Powiem Wam, B, Aruba. Jedziemy dalej. Kiedy dawne Indie Wschodnie, pamiętacie jak się nazywały? Wyszły spod zwierzchnictwa holenderskiego. To jest takie pytanie może nie za bardzo naukowo sformułowane. Kiedy oficjalnie Holandia, Królestwo Niderlandów uznało niepodległość dawnych Indii Wschodnich. No a wiecie, Indie Wschodnie nazywały się, znaczy nazywają się dzisiaj Indonezja, tak? To jest ten rejon. C. Brawa dla Pani Justynki. Pani Justynka miała chwilę zawahania, czy B, czy C, ale jednak C. Tak, słuchajcie. 1949 rok, tak? Więc to jest w ogóle dla mnie taka fascynująca historia. I wszystkie te mapy to są prawdziwe dzieła sztuki. One są absolutnie wciągające, dlatego że one otwierają oczy nie tylko na sztukę i na to, że jest ładny kartusz i ktoś ładnie fokę namalował, czy wyrył w tym miedziorycie, ale otwierają oczy i umysł na tyle nowych dziedzin, które za sprawą tej kartografii otwierały się, tak? To jest geodezja, hydrografia, geografia, właśnie ekonomia. Fantastyczna sprawa. Mam nadzieję, że ten mini wykład Was zainspirował do tego, żeby pooglądać sobie mapy. Słuchajcie, jeśli wstukacie sobie, nie wiem, złoty wiek kartografii, najlepiej w języku angielskim, a w ogóle w Wikipedii, to znajdziecie bardzo dużo świetnych zdjęć. I część tych map
jest załadowana w bardzo dużej rozdzielczości i naprawdę możecie je przestudiować no prawie centymetr po centymetrze. Także gorąco Was do tego zachęcam, bo te mapy po prostu wciągają, naprawdę wciągają, a Atlas Major, wiecie, ten wielki wypasiony atlas, co miał 9 tomów albo nawet 12, wydany przez syna Willema Blaua, Johannesa Blaua, jest być może jeszcze do kupienia z wydawnictwa Taschen. Taschen zrobił taki reprint tego atlasu, no i ten atlas jest naprawdę niewiarygodny. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Miało być 30 minut, a jak zwykle wyszło trochę dłużej, ale to przez to, że tak długo myśleliście na tym teście. Słuchajcie, w sobotę o 20 wrzucam film o obrazie Vermeera Alegoria malarstwa, a za tydzień w środę widzimy się na kolejnym live. Bardzo Wam dziękuję i życzę dobrej nocy.